Hymny Ukrainy i Polski za nami, Franciszek Smuda. No zobaczymy, w jakim humorze będzie dzisiaj schodził po zakończeniu meczu Polska-Ukraina. Proszę Państwa, przed nami prezentacja składów obydwu drużyn na żółto. Oczywiście dziś reprezentacja Ukrainy. W bramce z numerem 12 Andrii Piatow, a dalej z dwójką Aleksandr Romanczuk, z trójką Artem Fedecki, z numerem 4 Anatolij Tymoszczuk, z szóstką Jewgen Haczeridis, z siódemką Andrii Szewczenko, to jest kapitan drużyny, ósemka Aleksandra Lijew, dziewiątka Olek Gusiew, siedemnastka Taras Michałyk, dziewiętnastka Olek Krasnopiorow i z numerem 22 Marko Dewicz. Jurij Kalitwincew, nowy trener reprezentacji Ukrainy, myślę o tej, że o tej roszadzie trenerskiej będzie czas, aby powiedzieć o to ustawienie taktyczne drużyny Ukrainy. Szewczenko i Dewicz to dwaj najbardziej wysunięci piłkarze drużyny prowadzonej przez Jurija Kalitwincewa. W biało-czerwonych strojach reprezentacja Polski, w bramce Artur Boruc, dalej z dwójką Sebastian Benicz, z trójką Grzegorz Wojtkowiak, z ósemką Rafał Murawski, z numerem 11 Ireneusz Jeleń, z czternastką Michał Żewłakow, z numerem 16 Jakub Błaszczykowski, z siedemnastką Sławomir Peszko, z numerem 19 Tomasz Bandrowski, z 20 Maciej Iwański i 21 Łukasz Piszczek. Kapitanem reprezentacji Polski Michał Żewłakow, który dziś, tak jak Andrii Szewczenko, po raz 98 w reprezentacji swojego kraju. Oczywiście Szewczenko 98 razy tylko udało, ale wciąż jesteśmy przy piłce. Wciąż nasi piłkarze, Łukasz Piszczek, Piszczek, dośrodkowanie w pole karne. Jeleń, szansa dla biało-czerwonych. Bardzo ładnie przyjął sobie piłkę Ireneusz Jeleń. No ale o strzale chyba powinniśmy zapomnieć. Huknął mocno. Widzieli Państwo reakcję Franciszka Smudy, ale znów wypracowana. Dobrze, że na widzę, zegar jest z drugiej strony, bo mógł zostać uszkodzony. Natomiast już tak poważnie to Irek już drugi raz bodajże znalazł się gdzieś w pozycji strzeleckiej. Wcześniej gdzieś został lekko zblokowany. No dobrze, że Robku, mimo tego, że są zbierani z wielu klubów i są to świetni futboliści, to jednak nie potrafią. Teraz uwaga, Dewicz, Artur Boruc broni znakomicie teraz Artur Boruc, ale z drugiej strony bardzo łatwo dała się teraz oszukać nasza defensywa. Praktycznie jedno prostopadłe podanie umożliwiło Dewiczowi znalezienie się tuż przed Arturem Borucem. Było bardzo niebezpiecznie, a teraz może być niebezpiecznie pod ukraińską bramką. Jeleń, szansa, gol! Wreszcie doczekaliśmy się gola, proszę Państwa. 42 minuta spotkania Polska-Ukraina. Jakub Błaszczykowski do Ireneusza Jelenia. No i teraz liczmy, Radek, 388 plus 42 to jest 430 minut. Wreszcie ta fatalna passa naszej drużyny się skończyła i z przyjemnością popatrzmy sobie na powtórkę. Który zachował się jak rasowy napastnik, nie spanikował, spokojny. I cieszę się, że ta nasza drużyna zaczyna wyglądać jako monolit, jeżeli chodzi o obronę. Teraz szansa, Murawski do Jelenia, okazja na 2-0. Szkoda, Ireneusz Jeleń obiecywał w przerwie, że będzie jeszcze wykorzystywał kolejne okazje, jeśli takowe się nadarzą. No była wymarzona w 48 minucie, ale znów świetnie rozegrana piłka i tym razem bardzo dobre podanie Rafała Murawskiego. Taka prostopadła piłka do wchodzącego Ireneusza Jelenia. Rewanżują się nam teraz Ukraińcy, z lewej strony Olek Krasnopiorow, ale dobrze Piszczek w obronie, wspierany przez Grzegorza Wojtkowiaka. Szkoda, bo mogliśmy prowadzić 2-0. A Irek w swoim stylu tutaj na linii z obrońcami bardzo ładnie tutaj obiegł środkowego obrońcę i wyszedł sam na sam. Ireneusz Jeleń do Peszki. Peszko zdążył. Dobre dośrodkowanie. Murawski, okazja do oddania strzału. Murawski! Bardzo blisko byliśmy teraz zdobycia drugiego gola. Tak, po rykoszecie mógł być bramkarz bardzo zaskoczony. Jeżeli piłka by zmierzała światło bramki, myślę, że nie miałby tutaj nic do powiedzenia. Tym razem Haczeridi taką bardzo ofiarną interwencją ratuje swój zespół. Popatrzmy, to on wybił piłkę. Kto wie, czy gdyby ta zmierzała w światło bramki, poradziłby sobie z tym strzałem. Jest tu Łukasz Piszczek. Tak, teraz rozciągnięcie gry. A teraz drużyna z Ukrainy gra w podobny sposób, jak my próbowaliśmy odebrać im piłkę. Błaszczykowski, świetnie do Peszki. Okazja dla naszych piłkarzy. I jest drugi gol. Nie ma. Jeszcze nie koniec. Jeleń, ależ teraz. Szkoda tej okazji. Powinniśmy, proszę bardzo, Państwa, prowadzić zawodnika, który jest stworzony wręcz do takiej właśnie gry. Świetnie teraz Błaszczykowski do Piszczka. Jest Łukasz Piszczek w narożniku. Piszczek w dośrodkowanie. Nie dochodzi piłka do Lewandowskiego, ale jest Rafał Murawski. Jeszcze Murawski. Jeszcze szansa dla polskiego zespołu. Przytomnie Murawski do Piszczka. Piszczek dośrodkowanie i Robert.
Robert Lewandowski. Bardzo ładna akcja. Pierwsza taka okazja Lewandowskiego w tym meczu, ale znów, Radek, bardzo ładna akcja. No i brawa dla naszych piłkarzy za to, że w taki właśnie sposób potrafili sobie z Ukraińcami poradzić. Tak, tak. To są właśnie te boczne sektory boiska. Że grajmy tak, abyśmy zdobywali jak najczęściej sytuację tutaj z boku pola karnego, bo te dośrodkowania z tej strefy boiska są najbardziej niebezpieczne. Wtedy, kiedy zawodnik nie widzi na jednej linii. Błaszczykowski w narożniku boiska. Okazja dla Polaków. Kolejny rzut rożny. Błaszczykowski, dośrodkowanie. Szkoda. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Benisz. Myślę, że nasi zawodnicy powinni oszczędzać zdrowie swojego selekcjonera, jednak szczędzić jakąś bramkę, bo tu widzieliśmy w fragmencie, jak Frank Szelsmuta, co jest dla mnie zrozumiałe, impulsywnie reaguje. Myślę, że w ogóle zawód trenera jest to naprawdę bardzo ciężki chleb, jak to się mówi, i bardzo stresowe zajęcie. Znów było gorąco po tym rzucie rożnym. Zobaczmy, tutaj niemal z zerowego kąta strzelał. Należy się też cieszyć, że w momencie, kiedy drużyna Ukrainy stworzyła sobie najlepszą sytuację, był wtedy nasz bramkarz, był Artur Bolc, który świetnie interweniował. No a teraz było niebezpiecznie pod naszą bramką i tu trochę chyba gapiostwa Rafała Murawskiego, który mógł wcześniej wybić piłkę, a tutaj doszedł do niej Korzanow. Tak, to może już być to spowodowało trochę brak sił, już myślę, chociaż to rzeczywiście Zobaczmy. Była sytuacja. No nie, to już komunikacja, to już nie brak sił. I strzał Korzanow. Zapraszam gorąco do tego, aby naszą stronę internetową odwiedzić, ale teraz uwaga, Artur Boruc, no i niestety w ostatnich sekundach meczu tracimy gola. Sielezniow z Dniepropetrowsk, piłkarz, który dziś właściwie niczego wielkiego nie pokazał, wykorzystuje błąd naszej defensywy. No niestety, mówiliśmy o tym, podkreślaliśmy to, moment zagapienia. I szkoda, bo Polacy zasłużyli w dzisiejszym spotkaniu na zwycięstwo, a tymczasem spotyka nas taki zimny prysznic w samej końcówce tego meczu. Źle ustawiony Sebastian Benisz, tak, który pozostał. Ale też już w późniejszym fragmencie powinien, wydaje się też już, jeżeli został, powinien szybciej dojść do środka.